Hej Tora, dzisiaj witam Was w pierwszym maratonie czytelniczym 2024. Mamy drugą 54, 28 stycznia. Chciałabym zacząć o 3. Pierwszy raz przychodzę do Was w dniu maratonu, a nie dzień wcześniej, ponieważ nie mam przygotowanego TBR-u. Razem z innymi członkami Reading Buddies stwierdziliśmy, że ten maraton jest organizowany trochę spontanicznie i następnym razem skupimy się na jakimś fajnym teamie, a dzisiaj będziemy czytać po prostu to, co mamy pod ręką. Ja pod ręką mam dużo rzeczy. Wykupiłam w tym miesiącu Legimi i Yempik Go, poza tym mam kilka książek z biblioteki, mój TBR dosłownie wylewa się z mojego regału, więc jakoś sobie poradzimy. Za chwilę idę do łóżka czytać, ale no to jest to, z czym mamy do czynienia. Jest naprawdę spory wybór. Stwierdziłam, że zacznę sobie od Legimi. Może nie jest to najlepszy sposób, ponieważ nie mam czytnika i będę sobie czytać z telefonu, ale skończyłam wczoraj pościg Elle Kennedy, czyli pierwszą część Briar U, czyli spin-off of Campus. The deal, the mistake, the score, the goal. Wiecie, o co chodzi? I mimo, że pościg mi się kompletnie nie podobał, oceniłam do 1,5 gwiazdki na 5. Druga część ma być o przyjaciółce Summer oraz o kapitanie drużyny z Harvardu. Dla tych, co w ogóle nie wiedzą, o czym jest seria Off Campus, Briar U, The Graham Effect, czyli Campus Diaries. Jest to uniwersum Elle Kennedy, gdzie przystojni hokeiści schodzą się z różnymi dziewczynami w każdej części. Ale wszystko się dzieje na jednym kampusie i ci ludzie się uznają i pojawiają się wszyscy bohaterowie we wszystkich książkach, więc jest to mega, mega cute. Teraz czytam jakby drugie pokolenie o kilka lat młodszych bohaterach, tam chyba o 3 lata. No, nasi bohaterowie z Off Campus skończyli już studia i przeczytałam, że druga część, czyli Ryzyko, jest też z motywem fake dating. Elle Kennedy powraca w wielkim stylu. Wszyscy twierdzą, że niedobra ze mnie dziewczynka, to mówi Brienna, czyli córka trenera Jensena. Mają tylko po części rację, nie pozwalam, by rządził mną strach i z pewnością nie obchodzi mnie, co myślą o mnie ludzie. Jake Connelly, gwiazdorski napastnik Harvardu, na swoje nieszczęście grzeszy arogancją, butnością i zbyt przystojną aparycją. Niestety okrutny los sprawił, że muszę prosić go o pomoc w zdobyciu tak upragnionego przeze mnie stażu. Na moją prośbę Jake Connelly udaje, że jest moim chłopakiem, on jednak nie ułatwia mi zadania, za każdą udawaną randkę żąda prawdziwej. Otwieram Legimi i będę czytać. Nie podoba mi się do końca polskie tłumaczenie, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, prawda? Wezmę oksy i liczę, że to wystarczy, żeby moje oczy nie cierpiały dzisiaj za bardzo. Mamy 3.04 i oficjalnie zaczynamy maraton. Yay! Za chwilę mija pierwsza godzina. Ja jestem na 53. stronie w audiobooku. Na razie się jeszcze nie zeszli, ale chyba zaraz się zejdą, więc wszystko będzie dobrze. Fajnie się bawię, ale na każdej części na początku dobrze się bawię. Poza The Deal. The Deal jest lepsze, jak się chwilę posiedzi w tym świecie. Na początku jest to bardzo kiczowato i to tak trochę odstrasza. Ale pościg. Pierwsza 1/3 mi się podobała, a ostatecznie oceniłam na 1 gwiazdkę, więc nie będę mówić hop. Druga godzina. Ja jestem na 105 stronie. Jeszcze nawet nie dotarliśmy do tego, co jest napisane w opisie książki. Mam wrażenie, że Briar U rozkręca się dużo wolniej. Nadal dobrze się bawię. I Brina jest fajna i Jake jest spoko. Ale mamy strasznie dużo budowania świata i budowania napięcia. Dosłownie 10 minut później znajdujemy się w tym momencie, w którym chciałam. Brina zaczyna kręcić i powiedziała, że Jake jest jej chłopakiem. Jej! W końcu akcja! Jeszcze Jake musi się o tym dowiedzieć, ale... 3. godzina. Ja jestem w 41% książki. Ogólnie Elle Kennedy strasznie stara się budować napięcie. I boję się, że ta para zejdzie się dopiero na końcu książki. A ja wolę, kiedy są ze sobą razem. Mogą się kłócić, cokolwiek. Ale z drugiej strony to mnie trzyma w czytaniu dalej książki, bo chcę, żeby się już zeszli. Dobra, teraz wrócę do Was, jak już będę na jakimś fajnym etapie, coś się będzie ciekawego działo. 4.5 godziny. Ja jestem w 57%, 224 strona. Troszeczkę mnie zaczynam mówić. Ale akcja się zagęszcza. Mieli pierwszą, powiedzmy, kłótnię. Nie do końca kłótnię, ale znowu ze sobą nie rozmawiają.
i robi się coraz jaśniej, więc jeszcze tak pewnie z 40 minut poczytam w łóżku i przeniosę się do dużego pokoju i napiję się kawy. Dobra, jest 8:19, więc czas zmienić lokalizację. Patrzcie, jak jasno! Co o tym myślimy? O mój Boże! Mam wrażenie, że sobie rzepkę odczepiłam. 8:30, 5,5 godziny za nami. Ja robię sobie kawkę, przebrałam się z piżamy i chyba jeszcze zjem płatki. Jesteśmy w 70% pierwszej książki, ale dobrze się bawię. Jest bardziej w stylu pierwszych dwóch książek Off Campus, co jak najbardziej jestem na tak. Widziałam też na Reading Buddies, że ludzie się też odzywają, co przeczytali. Proszę na moje biedy. Właśnie był tak ekscytujący mecz. Zostało mi 92 strony, ale wow, działo się. Teraz się kłócą. Jeszcze 50 stron. Prawie 7 godzin. Więc no musiał pojawić się ten moment, ale i tak jest mi przykro. Ale jest lepszy niż The Deal, mimo wszystko. Ale jest głupi i tak. Pierwsza książka za nami. Oceniam 4/5 gwiazdek. Głupiutka, słodziutka, kiczowata. Dobrze się bawiłam. Tak samo dobra jak dwie pierwsze części Off Campus. 300 tysięcy razy lepsza niż pierwsza część Briar U. I mamy za chwilę 8 godzinę, więc sobie coś może zjem. I będziemy czytać kolejną książkę. Teraz już się przyniosę na papier. Podobała mi się. Teraz kolejna by była o Hunterze książka. Muszę pomyśleć, bo już z powrotem mają oceny 3/5. Może w samolocie. Zobaczę. No, podobała mi się. Motyw fake datingu nie był tam aż tak mocny, bo poszli tylko na jedną fejkową randkę. Ale było urocze. I Brina i Jake byli super. I ci przyjaciele są dużo gorsi niż przyjaciele w Off Campus, ale nadal fajna grupa ludzi. Pod koniec było tak mega, mega kiczowato i słodko, ale nadal dobrze się bawiłam. Zrobiłam na szybko zamówienie z Żabki, z Już. Hol będzie później i mamy 8 godzinę maratonu. Kolejna książka kończę zaczętą parę dni temu. Ostatnie chwile, bardzo ludzkie historie, autorstwa Kathryn Mannix. Jest to zbiór krótkich opowiadań na temat pacjentów, których leczyła Kathryn, a Kathryn jest lekarzem paliatywnym, więc każda jedna historia kończy się śmiercią. Nie jest ciężka, jest smutna, wiadomo, ale troszeczkę podnosząca na duchu i taka naprawdę ładna. Bardzo fajnie pisze Kathryn i dobrze się ubawię. Nie jestem pewna, czy będę dała radę przeczytać te wszystkie historie naraz, czy w trakcie sobie zrobię przerwę. Są one podzielone na rozdziały, ale te rozdziały nie są ułożone w kolejności chronologicznej, tylko bardziej przykładami. Pierwszy rozdział opowiadał o wzorcach, czyli jak zazwyczaj wyglądają śmierci na opiece paliatywnej. W drugim rozdziale mamy o tym, jak pacjenci reagują na śmierć. W sumie nie wiem, co jest w drugim rozdziale, tak szczerze, dopiero zaczęłam ten drugi rozdział. Więc przeskakujemy w latach i Kathryn sama mówi, że tutaj miałam więcej doświadczenia, tu byłam jeszcze świeżym pracownikiem i te historie się umieszają, ale naprawdę, naprawdę polecam. Bardzo dobrze się to czyta. Czas na hol żabkowy. Małe lody, pizzkę na obiad, sałatkę Cezar, którą zjem za chwilę. Banany były w promocji, bumki, bo nie było żelek hippie happy. Chipsy, skittlesy i dwa energetyki. Dziewięć i pół godziny. Ja przeczytałam... O, pomoczyłam telefon moimi łzami. Przeczytałam dwa rozdziały. Ale na każdym jednym się wzruszam.
Na razie jeszcze będę to czytać. Ale nie wiem, czy dam radę przeczytać tę książkę naraz. W ogóle nie wiem, czy ją dzisiaj dokończę. Czy nie zmienię na coś innego, bo nie dość, że czytam wolniej, bo już jestem zmęczona. Wstałam 10 godzin temu. Kolejną książkę, którą wezmę, też będzie smutna, więc jedyna motywacja, że będzie cieńsza. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie jeszcze z pół godziny na pewno poczytam tą. 10 godzina. Ja dokończyłam ten rozdział o reakcji pacjentów. Wiem, że na pewno pobudziłoby mnie, gdybym wzięła cienką książkę i ją przeczytała, bo to by była motywacja. To jest mój wyselekcjonowany TBR. Krótko i szczęśliwie, czyli historie późnych miłości Agaty Romaniuk. O pierwszych miłościach powiedziano prawie wszystko, powstało już wiele filmów, piosenek i wierszy. O miłościach ostatnich nie mówi się za dużo, a jeśli już, to ze wstydem, półszeptem, jakby ich miejsce było w cieniu. Oto zbyt prawdziwych historii dojrzałych miłości. Poza tym jeszcze cieńsza, o czym mówimy, kiedy mówimy o miłości. To jest zbiór opowiadań, czyli najszybciej by się to przeczytało. I mam jeszcze ukochane równanie profesora. Jak przystało na wybitnego matematyka, profesor ma swoje dziwactwa. Pewnego dnia w progu jego domu pojawia się nowa gosposia z synem, nazywanym pieszczotliwie pierwiastkiem. Wspólne życie pokaże, że znacznie łatwiej jest napisać skomplikowane równanie, niż ułożyć relacje z drugim człowiekiem. Językiem, który pozwoli im zbudować namiastkę rodziny, stają się matematyka i baseball. W ogóle nie wiem, czemu Japończycy tak bardzo lubią baseball, ale swoją znajomość z profesorem, gosposia i pierwiastek będą musieli odbudować równo co 80 minut. A, bo profesor ma zaniki pamięci, tak? Może teraz czas na ukochane równanie profesora? To na razie odkładam. Myślę, że jeszcze dzisiaj do niej wrócę, ale też pewnie na jeden rozdział. Jakbym doszła do połowy tej książki dzisiaj, to by było super, bo powinnam ją oddać w poniedziałek, więc żebym jutro mogła dokończyć. Albo prolonguję ją, bo chyba nadal mogę. Dobra, lecimy z równaniem. 11 godzina. Od ostatniego czasu przeczytałam 18 stron i poszłam się zdrzemnąć. Było super. Zostaję w łóżku. Będą mnie później boleć plecy i będę tego żałować. Ale tak mi już głowa leciała. Poczytam jeszcze trochę. Jest tutaj dosyć mała czcionka. Doczytam na pewno do 50, może nawet do 100 strony. Za chwilę 13 godzinę, czyli jesteśmy w połowie wyzwania. Ja jestem dopiero na 60 stronie i chce mi się spać. Książka jest spoko, lubię matematykę, ale akcja nie jest jakaś szybka, więc najpierw chodziłam i jadłam, a teraz już jestem najedzona, więc muszę czytać. Ale czytam bardzo powoli i w trakcie się rozpraszam. Wiecie co? Zmiana planów. Jestem dopiero na 68 stronie i zastanawiam się, czy czytać na telefonie, czy czytać autobiografii. Autobiografii. Pełna pasji i słodko-gorzka opowieść o miłości. Unikając demonizowania wspólnot religijnych, w intensywny, a ostatecznie też inspirujący sposób przedstawia zawiłość pomiędzy seksualnością a zinstytucjonalizowaną religią. Wow. 15 godzina. Ja jestem dopiero na 64 stronie, ale strasznie się rozpraszam. W końcu zaczynam się wkręcać, ale pierwsze 20 stron czytałam z godziny. Zobaczymy. Liczę, że uda mi się dokończyć drugą książkę. I najlepiej jeszcze jedną z tych, co zaczęłam. Ale no, dzisiaj jest ciężko. Mój mózg nie pracuje. Jak na razie wiemy, że nasz główny bohater, który nie pamiętam jak się nazywa, Tanner, zapisał się na zajęcia, podczas których musi napisać książkę w jeden semestr i najlepsza książka zostanie wydana, ale cały czas nie ma pomysłu. I jest biseksualnym chłopakiem, który się ukrywa. Mieszka w Utah. Wszyscy w tej jego małej miejscowości to mormoni, bardzo konserwatywni. Zajęcia mają z nauczycielem w tej szkole oraz z mentorem, czyli chłopakiem, który wygrał rok wcześniej ten konkurs. I jest to typowy mormoński chłopczyk, rok starszy od naszego głównego bohatera, który jest synem biskupa. I Tanner zaczyna się w nim podkochiwać. Co będzie dalej? I też jego przyjaciółka chyba się w nim podkochuje, ale nie aż tak mocno. Więc jest tam dziwna dynamika. No i Tanner sam nie wie, czego chce w życiu. Szesnasta
16 godzina, ja jestem na setnej stronie. Główny bohater się wyautował, ale tylko przed jedną osobą. To teraz jest update. I Miśka do mnie przyszła. Ale ona zamiast się uczyć, w sensie zamiast czytać, postanowiła się uczyć. Strasznie żałosna. 18 godzina. Chciałam powiedzieć, że jestem w połowie książki, ale jeszcze nie. Sama nie wiem, co o niej myśleć. Czuję, że ona się źle skończy. Bo nasz główny bohater jest zainteresowany mormonem. Ale czas na ostatnią kawę. 19 godzina. Z powrotem jestem w piżamie w łóżku. Teraz jestem trochę za połową. Nie wiem. Mam mieszane uczucia. Tak niedobrze mi, jak to czytam. Cały czas się stresuję, bo uważam, że to jebnie. Zostałam jeszcze 100 stron. Ja na tej książce albo się wkurzam, albo się stresuję. Nie jest dla mnie w ogóle urocza. Nie jest to absolutnie mój vibe. Odezwę się, jak skończę, ale nie bawię się dobrze, tak wam powiem. Jestem na 342 stronie. Jeszcze 60 stron. Chyba jak ta książka mnie wkurwia. Jest to druga godzina. Ja skończyłam drugą książkę. Nie podobała mi się. Nie pamiętam już nawet, co mówiłam na początku. Że chyba mówiłam, że mi się podobała. Jestem cholernie rozczarowana. Nie podobało mi się. Albo się irytowałam, albo się stresowałam, ale głównie się wkurwiałam. Normalnie powiedziałabym, że taka trzygwiazdkowa książka. Po prostu irytująca i dlatego nie mogę dać jej więcej. Ale oceniam ją na dwie gwiazdki przez zakończenie. Przez ostatnie, nie wiem, 60-70 stron. Epilog, tragedia. Nie, nie podobała mi się. I teraz zostały niecałe 2 godziny. Dobra, to już nie będę nic nowego zaczynać. Poczytam sobie Ukochane równanie profesora. Stwierdziłam, że jednak zaczynam kolejną książkę. O czym mówimy, kiedy mówimy o miłości? Zbiór opowiadań. Jest 2:30, jeszcze przez 36 minut powinnam czytać, ale zrobimy już sobie podsumowanie, bo mi się po prostu nie chce. Przeczytałam dzisiaj chyba mniej niż 900 stron przez cały dzień. Jest to mój rekord najmniejszej ilości przeczytanych stron podczas maratonu, ale jakoś no, to nie był mój dzień. 392 strony miało ryzyko L. Kennedy, 412 autobiografii. I zaczęłam 4 książki i żadnej nie skończyłam. Tutaj przeczytałam rozdział, czyli 44 strony tej książki. Bardzo fajna, polecam. Chyba moja ulubiona ze wszystkich dzisiaj czytanych. 69 stron Ukochanego równania profesora. Spoko, ale przez te liczby ciężko było mi się uskupić i wykończę na dniach. W tej przeczytałam 2 rozdziały i jest to 2 rozdziały, 2 opowiadania, ale opowiadania mają dosłownie po 5 stron. No, jestem na 17 stronie. Nie rozumiem, co się dzieje. Nie wiem, czy dlatego, że jestem zmęczona, czy dlatego, że takie mają być te opowiadania, więc zacznę innym razem. I tu nawet nie przeczytałam całego pierwszego opowiadania, więc nawet jej nie będę liczyć. 934 strony. Ale dobrze się bawiłam, mam nadzieję, że wy też. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Dajcie znać, czy braliście udział w maratonie i ile książek udało wam się przeczytać, czy macie jakieś polecajki. I nadal zostało pół godziny, ale już po prostu mi się nie chce, więc widzimy się za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Buziaczki.